Cześć, witajcie. Stali widzowie kanału już to wiedzą, a ci, którzy zajrzeli tu po raz pierwszy, muszą się o tym dowiedzieć. Słuchajcie, ja recenzuję smartfony. Z tego też względu przez moje ręce przewija się co najmniej kilkanaście smartfonów w ciągu roku, bywa, że kilkadziesiąt. Powiem szczerze, nigdy tego nie liczyłem, straciłem rachubę. W każdym razie, sporo smartfonów przechodzi przez moje łapska i powiem Wam szczerze, że coraz częściej przyłapuję się na tym, że pewne rzeczy, stałe rzeczy w smartfonach mnie wkurzają. Bez względu na to, jakie to jest urządzenie, jest spore prawdopodobieństwo, że natrafię na przynajmniej jedną z pięciu rzeczy, które mnie w smartfonach wkurzają. No i postanowiłem w końcu to z siebie wyrzucić i opowiedzieć Wam o pięciu rzeczach, które wkurzają mnie w smartfonach. Za zdecydowaną część tych rzeczy, które wkurzają mnie w smartfonach, odpowiadają oczywiście producenci, ale trochę też my. My, czyli nabywcy, bo wiecie, ja poza tym, że testuję telefony, to również używam ich prywatnie, jestem po prostu klientem, nabywcą smartfonów. I faktycznie przyłapałem się na tym, że niektóre z tych rzeczy, o których za chwilę opowiem, sami wymuszamy na producentach. Ale po kolei. Pierwsza rzecz, która wkurza mnie w smartfonach. Pozbawianie ich pewnych elementów. No i tu pewnie nie będę zbyt, powiecie, oryginalny, bo powiem, że oczywiście na pierwszym miejscu stawiam rugowanie ładowarek ze smartfonowych zestawów. Samo takie działanie nie byłoby może złe, gdyby producent zakomunikował nam: słuchajcie, usunęliśmy ładowarkę z zestawu, bo pewnie i tak jakąś tam macie, a dzięki temu kupicie ten telefon taniej o, powiedzmy, stówkę. Nawet gdyby to nie do końca była prawda, to tą niestrawną żabę jakoś łatwo byłoby nam przełknąć. Ale nie! Producenci mówią nam: słuchajcie, dbamy o środowisko, dlatego nie dostaliście ładowarki. Aha, dbacie. I dlatego wyślecie nam ładowarkę, którą i tak będziemy musieli kupić i zapłacić za nią osobno. Wyślecie nam osobnym statkiem, w osobnym, jeszcze, pożal się Boże, plastikowym, nierzadko opakowaniu. No, rzeczywiście dbało się o ekologię w opór. Podobnie ma się sprawa z innymi elementami, które lubiliśmy, z których korzystaliśmy, a które w zasadzie ostatnio zniknęły praktycznie ze wszystkich smartfonów. Pewnie domyślacie się, że znowu będę marudził o brak mini jacka i brak gniazdka na kartę microSD. No i oczywiście znowu fajnie nam wytłumaczono. Mini jacki usuwamy, bo zajmują miejsce w obudowie, dzięki czemu smartfony będą mniejsze. No, są mniejsze. Jak diabli, prawda? I to samo z kartą pamięci. Karty pamięci są wolne, dobra, macie tu pamięć wewnętrzną, dużo szybszą i korzystajcie i bawcie się, ludziska. No i super, mamy szybką pamięć, tylko że no, tak powiedzmy 128 czy 256 giga, jak to teraz obowiązuje, prędzej czy później nam się skończy. Gdybyśmy mieli kartę, moglibyśmy chociaż część rzeczy, nawet zdjęcia, no, filmy, muzykę, takie pliki, przy których nie zależy nam na szybkim dostępie, trzymać na tej karcie. Ja tak właśnie robiłem. Fajnie było, no ale się skończyło. Wkurza mnie to, bo to po prostu jest odbieranie mi wyboru. Ja niekoniecznie muszę korzystać z miniczeka. Potrafię się bez niego obejść, więc zapewne też. Niekoniecznie muszę korzystać z wymiennej karty pamięci. Wy pewnie też nie musicie, odzwyczailiście się od tego. W każdym razie ja bym chciał mieć wybór. Nie korzystam na co dzień z miniczeka, ale raz jeden, jedyny w życiu może przytrafić mi się sytuacja, że powiem: kurczę, przydałby się ten miniczek w tym smartfonie moim. To samo karta. I popatrzcie, nabywców smartfonów są miliony. Nie wierzę w to, że pośród tych milionów nie znajdzie się całkiem spora, myślę, że co najmniej kilkuset tysięczna rzesza, która powie: ja chcę mini jacka, ja chcę kartę pamięci. Ale niestety ma w tym momencie ograniczony wybór i jest skazana na przeważnie tańsze smartfony, które jeszcze miewają te elementy. We flagowcach już w zasadzie tego nie uświadczycie i według mnie to jest złe. Kolejną rzeczą, która wpienia mnie w smartfonach, jest ich design. Popatrzcie, jak obecnie buduje się smartfony, jak one wyglądają. Z przodu nie ma wielkiego pola do popisu. Może być ramka szersza, węższa, aparat do selfie w narożniku, albo po środku, albo może jeszcze gdzieś tam schowany. Odwracamy telefon na drugą stronę, no i co mamy? Znowu płaską albo trochę zaokrągloną taflę, matową albo błyszczącą, z aparatem fotograficznym gdzieś w górnej strefie obudowy. I najczęściej ten aparat ostatnio bywa wkomponowany w prostokątną rameczkę, bo przecież tak ciężko zrobić jakąś inną. Fakt, są smartfony, które wyróżniają się.
Są smartfony, które mają zupełnie inny niż ten, powiedzmy, generyczny, oklepany design. Ale ich jest mało. Ja tak naprawdę potrafię w tym roku wyliczyć je na palcach jednej dłoni. Takie, które zachwyciły mnie wyglądem, takie, o których mogłem powiedzieć, że są oryginalne. Następna rzecz, która mnie wkurza i którą robią nam producenci, ale trochę na nasze żądanie, to nazewnictwo smartfonu. Jeżeli idziecie do sklepu, kupujecie w ramach, powiedzmy, jednej sieci handlowej, to tego problemu nie odczujecie. Ale wyobraźcie sobie, co czujemy my, ja i szczególnie jeszcze bardziej kolega Jacek, który zajmuje się katalogiem, kiedy widzicie ten sam smartfon, który ma na przykład 3 lub 4 różne nazwy. W Indiach nazywa się inaczej, w Polsce nazywa się inaczej, a powiedzmy w Chinach jeszcze inaczej, a w Japonii zupełnie inaczej. Jeszcze do tego potrafi różnić się szczegółami specyfikacji, chociaż nadal jest to jeden i ten sam telefon. Producenci robią to chyba po to, abyśmy mieli wrażenie takiej obszerności oferty, a jednocześnie, żeby opanować jak najwięcej rynkowych segmentów, rynkowych nisz na poszczególnych rynkach. A tak naprawdę potem my tylko mamy mętli w głowie. Kolejną wkurzającą mnie rzeczą w smartfonach jest mnożenie aparatów fotograficznych. Ostatnio jakby trochę tego mniej, bo zobaczcie, że coraz częściej telefony zaczynają znowu mieć tylko 2 obiektywy. Ale był okres taki, że i 5 się zdarzało i jeszcze było mało, bo jeszcze więcej. No ale najczęściej, no co dostajemy jako dodatkowy obiektyw? Bezużyteczny 2-megowy aparat do makro albo do rozmywania tła. No ja tak pytam, po co ten rozmywacz tła, skoro na przykład przednie aparaty w wielu smartfonach potrafią też rozmywać tło za pomocą pojedynczego obiektywu i oprogramowania? Czemu nie można zrobić tego z tyłu? No nie można, bo trzeba wsadzić jeszcze dodatkową, taniutką matryckę po to, żeby na kliencie wywrzeć poczucie obfitości. Klient ma poczwórny aparat, a nie taką bidę podwójną. To jest bez sensu i to mnie irytuje, bo tak jak powiedziałem, moim zdaniem te aparaty najczęściej są totalnie bezużyteczne, a i nawet dodatkowych aparacików makro też się nie da obronić, bo przecież nierzadko w nowszych smartfonach zdarza się, że zdjęcia makro robi po prostu obiektyw szerokokątny i robi to lepiej niż ta beznadziejna dwójeczka, którą ochoczo dopychają smartfony producenci. Kolejna wkurzająca mnie rzecz to jest premium na siłę. I to głównie my, klienci, ponosimy winę za to, że mnóstwo smartfonów ma kruche, szklane plecki. Okej, wyświetlacz w każdym można potuc. Zgadzam się. Ale powiem Wam szczerze, przez moje ręce, jak już powiedziałem, przewija się co najmniej 1 dodatkowy smartfon w miesiącu, ale najczęściej 2. Przy takiej ilości ryzyko przykrych wypadków rośnie geometrycznie. I słuchajcie, rzadko, naprawdę rzadko zdarza mi się stłuc wyświetlacz. Najczęściej, kiedy smartfon wypada mi z ręki czy z kieszeni, ląduje na plecach i te plecy lecą w drobny mak. No, chyba że telefon ma plecki plastikowe. Wtedy najwyżej się zarysują. Ale powiecie, o nie, plastik to nie premium. Ja bardzo mocno polemizuję z tym podejściem. Według mnie obecność szkła nie definiuje smartfonu premium, bo i szkło w tańszych smartfonach też się zdarza i nie ma żadnego wpływu na jakość i działanie tego urządzenia. Powiedzmy to sobie wprost. A bez problemu podam Wam przykłady plastikowych smartfonów, które wyglądają naprawdę dobrze, a niektóre nawet wyglądały na droższe niż w rzeczywistości były, chociaż były z tworzywa. I tu będę się kłócił z każdym, kto napisze mi za moment w komentarzu, że smartfon premium musi mieć szklane plecki. Sorry, moim zdaniem nie musi, a jednak wkurza mnie to, że producenci z uporem maniaka ulegają presji klientów i pakują te szklane, cholerne plecki, które jakoś mi się wiecznie tłuką. Nie, po prostu nie. No i na koniec zostawiłem coś, co może nie wynika z samych niedociągnięć w smartfonach. Nie jest winą producenta, nie jest też do końca winą klientów, ale tym razem winę przypisałbym twórcom aplikacji. Wiecie, o czym mówię? No, mówię o tym, że prędzej czy później każdy smartfon zacznie nam się ciąć i lagować. Nawet najlepszy. Niestety, topowy smartfon sprzed 5 lat dziś jest nieużywalny. Ale dlaczego? Ano dlatego, że aplikacje mają coraz większe wymagania. Wręcz z kosmosu. Nie wierzycie? To popatrzcie, ile zasobów waszego smartfona zżera głupi Facebook. A co ta apka takiego wielkiego robi? No, robi tam różne ciekawe rzeczy w tle. Też polecam sobie podejrzeć. Natomiast jest po prostu zasobożerna. I z każdą aktualizacją potrzebuje więcej, bo robi więcej. I wszystkie apki mniej więcej funkcjonują na podobnej zasadzie. Oczywiście nie mówię o takich prostych rzeczach, tam typu kalkulatory i tego rodzaju użytkowe sprawy, ale i gierki, i apki społecznościowe, i wszystkie apki zakupowe. Każda ma coraz to większe wymagania, zajmuje coraz więcej pamięci, no i przez to niestety smartfon musimy częściej wymieniać na nowy. Poniekąd o to chodzi, tak? Ale wkurza mnie to.
Wkurza mnie to, że na przykład świetny smartfon sprzed 5 lat musiałem odłożyć do szuflady i przestać go używać, bo po prostu już się nie dało. A teraz, moi drodzy, czas na Was. Napiszcie proszę w komentarzach, co Was wkurza w Waszych smartfonach. Tylko błagam, nie piszcie mi o baterii, bo to jest tak oczywiste. Bateria, jaka by nie była w smartfonie, zawsze będzie za mała. Ale o innych rzeczach, które Was denerwują. Czy w podejściu producentów, czy w wymaganiach nabywców, czy po prostu w samych konstrukcjach urządzeń, z których korzystacie. Piszcie komentarze i podyskutujmy. Zapraszam. A teraz do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.